O Zosi niszczycielce, historia smutna wielce. Dzisiaj rano, ledwo Tosia otworzyła piórnik, zaraz Zosia woła. Tosiu, daj no mi scyzoryk. Odkręcę tę śrubkę w ławce. Scyzoryk nie zdążył się nasrożyć, a tu... Już miał ostrze wyszczerbione o żelazną śrubkę. Ale Zosia nie zważa na to. Kręci dalej. Wtem ostrze ześlizguje się ze śrubki prosto w palec Zosi. A to wstrętny scyzoryk. Zosia rzuciła go i owinęła krwawiący palec chusteczką. Zaczęło się ćwiczenie. Oj, nie mam stalówki. Tosiu, pożycz mi stalówkę. Tosia zaraz pożyczyła stalówkę. Zosia gryzmoli, nie widzi, że atrament pryska ze stalówki, że całe palce atramentem powalane. W końcu przycisnęła tak mocno stalówkę, że... Trach! Stalówka pękła, a na stronicę skoczyło 10 kleksów. Oj, co to będzie? Przyjdzie pani, będzie się gniewała. Ale Zosia znowu... Tosiu, pożycz mi gumę! Chwyciła Zosia biedną gumę myszkę, zamazała całą stronicę. To jest guma do ołówka, atramentu nią nie zetrzesz. Więc Zosia w płacz, a Tosia ją pociesza. Nie płacz, Zosiu. Powoli nauczysz się wszystkiego. Nie będziesz kaleczyła się scyzorykiem. Nie będziesz robiła kleksów w zeszycie. Nie będziesz łamała stalówek. Wszyscyśmy w piórniku powiedzieli, że ta nasza Tosia to jest za dobra.